W dzisiejszym filmie opowiem, jak w prostych krokach poprawić pracę mózgu. I przedstawię to na przykładzie idealnego dnia dla pracy mózgu. Powiedzmy, że tak moje dni idealne wyglądają, jeżeli chcę mieć największą produktywność od rana, powiedzmy, do wieczora. Wiadomo, że to, jak rano się czujemy, zaczyna się poprzedniego dnia, więc to, jak skończymy, jakby będzie wpływać też dzień, będzie wpływać na następny, więc to będzie się też zapętlać. No i oczywiście, zaczynając od samego rana, najważniejsze jest to, jak się wyśpimy. Jeżeli się nie wyśpimy, czy to ze względów ilościowych snu, czy jakościowych właśnie, że kiepskiej jakości sen, czy kiepskiej niewielkiej ilości sen, będzie to wpływać oczywiście na naszą pracę mózgu negatywnie, dlatego najważniejszą podstawową kwestią jest, żeby się wysypiać. Oczywiście, jeżeli się nie wyśpimy, możemy stosować stymulację i tak dalej, ale to nie jest metoda długofalowa. Tutaj mówimy o takim biohackingu długofalowym, wpływającym na zdrowie i strukturę mózgu długofalowo korzystnie. Jeżeli śpimy odpowiednio długo, odpowiedniej jakości, odpowiedniej ilości sen, będziemy mieli zarówno lepsze zapamiętywanie tego, co na przykład w ciągu dnia się uczyliśmy, będziemy mieli lepszą regenerację fizyczną, lepsze zdrowie, odpowiednio uregulowany apetyt, gospodarkę hormonalną, bo no, sen wpływa praktycznie na wszystko, co już badania bardzo mocno udowodniły, także zaczynamy od dobrej jakości snu. Idealnie jest wybudzać się rano oczywiście bez budzika. Jeżeli ktoś się wysypia dobrze, tak, śpi w odpowiednich godzinach i budzi się bez budzika, jest to najlepsza opcja, ponieważ budzik jest jakimś tam stresorem, który wpływa na nasze tętno, na akcję naszego serca, więc idealnie jest po prostu budzić się bez budzika. Powiedzmy, że idealnie jest, no, żebyśmy się budzili, powiedzmy, no, między 6 a 8 na pewno najpóźniej, no bo jeżeli ktoś staje koło 10 czy kładzie się bardzo późno, to nie jest na pewno najzdrowsza metoda. No i potem po porannej toalecie polecałbym zacząć dzień od krótkiej medytacji czy jakiejś metody mindfulness. Nie musi to być medytacja siedząc, leżąc i tak dalej. Może to być medytacja na przykład podczas spaceru, jakaś joga czy jakakolwiek aktywna, słuchanie muzyki czy jakaś akupresura czy cokolwiek, akupunktura, jakaś mata czy cokolwiek, jakakolwiek metoda uważności, ale nawet te 5 minut codziennie rano bardzo fajnie wpłynie na nasze samopoczucie, właśnie tętno, uważność, poziom koncentracji podczas następnego dnia. No i fajnie oczywiście, jakbyśmy to zrobili jeszcze zanim sięgniemy na przykład po telefon, jakieś tam powiadomienie i tak dalej. No i tutaj następna kwestia już będzie trochę indywidualna, bo posiłki i treningi mogą być dostosowane indywidualnie, ale powiedzmy, że zrobimy to tak, jak wygląda to u mnie, czyli wtedy nadczo idę na trening, bo najlepiej mi się po prostu trenuje nadczo, no i wtedy też oczywiście jest na przykład mniej ludzi na siłowni, jest to wygodniejsze, no i oczywiście pod tym względem, że jeżeli zrobimy trening nadczo rano, jako pierwsze jakby rzecz w ciągu dnia, no to już wiadomo, że wieczorem nam ten trening nie wypadnie, no bo wieczorem różne rzeczy się dzieją i czasami na przykład te treningi się przesuwają, odpadają i tak dalej. Więc powiedzmy, że idziemy na trening, robimy to wszystko nadczo, powiedzmy, że przed treningiem tylko się jakoś tam nawadniamy, odpowiednio pijąc wodę, ewentualnie kawę, która też jest świetną przedtreningówką, oczywiście wpływającą też na pracę mózgu. Po treningu możemy zjeść pierwszy posiłek i tutaj, jeżeli to jest dzień treningowy, no to jemy posiłek po treningu, nie musi to być od razu po treningu, ale jeżeli na przykład nie trenujemy, to w zależności od tego, czy jesteśmy osobą jedzącą śniadania lub nie, możemy śniadanie zjeść dużo później, tak? Powiedzmy o 12 czy o 14, gdzie ten pierwszy okres właśnie dnia wykorzystujemy na pracę produktywną. No i załóżmy, że jest gdzieś tam powiedzmy godzina 10, 11, jesteśmy albo po treningu, albo po śniadaniu, albo po treningu i właśnie po posiłku potreningowym. No i tutaj możemy wykorzystać te kilka godzin na naszą wysoką produktywność, wysoką pracę. Oczywiście posiłki też powinny być odpowiednio zaplanowane tak, żebyśmy nie podjadali między posiłkami, żeby były bogato odżywcze. No i przede wszystkim też odpowiedniej ilości kalorii, bo jeżeli jemy nadmiar kalorii, no to będziemy na dłuższą metę zwiększać stany zapalne i pogarszać pracę mózgu, a jeżeli będziemy w długotrwałym deficycie, no to też na nasze samopoczucie może wpływać negatywnie, ale na pewno nie powinniśmy się na co dzień obiadać. No i też jeżeli mamy pracę, powiedzmy, wymagającą umysłową przez kilka godzin, to bardzo dobrze jest potem zrobić krótką drzemkę, która też na naszą produktywność, redukcję stresu, poziom energii wpłynie bardzo dobrze. Drzemka do 30 minut, może to być też coffee nap, czyli przed drzemką wypijamy kawę, kładziemy się spać i wtedy budzimy się wypoczęci po drzemce i po kawie. Dodatkowo też bardzo fajnie jest, jeżeli wystawimy się na światło słoneczne, które dodatkowo jest bardzo pobudzające i wtedy możemy mieć poziom energii na naprawdę wysokim poziomie. W międzyczasie możemy oczywiście też spożywać suplementy w ciągu dnia, różnego rodzaju nootropiki czy prozdrowotne, ale tego tematu akurat nie będę poruszał, bo to już był oddzielny totalnie temat na oddzielny dzień, czy na oddzielny po prostu film. Takie podstawowe, najlepsze nootropiki 2021 roku omówiłem w oddzielnym filmie. No i powiedzmy, że teraz mamy godzinę 16, 18, powiedzmy, że kończymy jakoś tam naszą pracę. Bardzo ważne jest też, żeby w ciągu dnia, czy w ogóle powiedzmy, że teraz wieczorem, zadbać o aktywność fizyczną, o której bardzo często mówi, czyli ilość kroków. Jeżeli robiliśmy trening, czy tam szliśmy na przykład siłownię piechotą, no to zrobiliśmy trochę tych kroków, ale bardzo fajnie było teraz jeszcze jakąś tam aktywność o mniejszej intensywności wykonać, ponieważ to też wpływa znowu na
naszą masę ciała na pracę mózgu na wszystko bardzo korzystnie, czyli zrobić powiedzmy te 10 tysięcy kroków w ciągu dnia, jakoś to rozplanować, że w ciągu dnia to robiliśmy i teraz wieczorem powiedzmy, że jest druga porcja aktywności fizycznej. Tutaj też bardzo fajnie wpływają rzeczy, które lubimy robić, tak? Jakieś hobby, jakieś takie aktywności, które lubimy, czy może czytanie książki, czy cokolwiek, rozwijanie się, żeby znowu dbać o ten mózg, ponieważ jeżeli rozwijamy się, uczymy się nowych rzeczy i dbamy o ten mózg, to on pracuje coraz lepiej, a jeżeli jesteśmy w takim marazmie, że nie bardzo się uczymy, nie bardzo się rozwijamy, to coraz trudniej jest o ten mózg dbać. No i załóżmy, że mniej więcej też w tym czasie jemy ten drugi posiłek, powiedzmy, że jest godzina gdzieś tam 18, na pewno nie powinniśmy jeść tego posiłku ostatniego, czy tam drugiego, czy trzeciego, bo to już w zależności od tego, czy zjedliśmy coś pomiędzy, czy nie, to już zależy od osoby, ale na pewno ten posiłek nie powinien być za późno, powiedzmy, że o 18. No i od tego czasu, gdzieś tam, powiedzmy, że już jest godzina 19, kończymy naszą aktywność taką umysłową, wysoką produktywność, mamy czas na taki relaks i przygotowanie się do snu. Tutaj jest mniej więcej moment, gdzie zakładamy pomarańczowe okulary, powiedzmy 2-3 godziny przed snem, pomarańczowe okulary, które blokują dostęp niebieskiego światła do naszych oczu. Okulary niebieskie, okulary pomarańczowe nosimy oczywiście wewnątrz przede wszystkim przy sztucznym świetle. Jeżeli na zewnątrz jest jeszcze jasno, tak, jest lato i mamy słońce, no to na słońcu oczywiście pomarańczowych okularów nie polecam nosić. No i te 2-3 godziny przed snem powinny być przeznaczone na rzeczy, które nas powiedzmy już tak relaksują i uspokajają. Tutaj nie powinniśmy ciężko trenować, nie powinniśmy się mocno stresować, jakichś tam ciężkich obowiązków pracy wykonywać, tylko właśnie czy to spacery, czy może jakiś spa, czy jakieś tam spotkania z bliskimi osobami. Tutaj możemy to wykorzystywać na to, żeby właśnie się powoli rozluźniać. I powoli zmierzać do tego, że za 2-3 godziny będziemy właśnie zasypiać. Tutaj już właśnie też nie powinniśmy ani za dużo pić, ani za dużo, na pewno nic też nie powinniśmy spożywać. Pod względem spożywania napojów też jest taki problem, że jeżeli dużo pijemy przed snem, to też oczywiście będzie wpływać to na jakość snu, że bardzo często będziemy się przed snem budzić. No i już jak mamy późny wieczór, bardzo fajna jest metoda jakiejś rutyny przed właśnie pójściem spać, na przykład czy to znowu medytacji, czy być może jakiejś jogi, czy może rozciągania, to już zależy od nas, taki naprawdę relaksującej. Może to być jakiś spa, może to być właśnie wyjście po prostu na jakiś tam krótki spacer i wtedy, gdy jesteśmy właśnie tacy uspokojeni, wyciszeni, bardzo dobrze zasypiamy. Jeżeli dbamy też o to, żeby jakość snu była odpowiednia, żeby w sypialni było ciemno, chłodno i tak dalej, o czym mówiłem na przykład tutaj, albo też możecie wskazówki na temat snu znaleźć w moim newsletterze, zapisują się do newslettera na temat biohackingu. Jeżeli dbamy o te metody, to będziemy się dobrze wysypiać i następnego dnia bez problemu obudzimy się rano bez budzika. Bardzo ważne też jest to, żeby w ciągu dnia wystawiać się na światło słoneczne, co też będzie wpływać na jakość naszego snu, na poziom naszej energii. W ogóle, jeżeli jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia, to wyjście na słońce jest jednym z elementów bardzo mocno pobudzających, bo światło słoneczne po prostu pobudza, tak? Ma taki element pobudzający. Jeżeli siedzimy cały czas na przykład w jakimś tam sztucznym świetle, w zamkniętym pomieszczeniu, na poziom naszej energii i pracy mózgu będzie to wpływać negatywnie. A więc to są takie kluczowe elementy dla zdrowej pracy mózgu, dla takiego dobrego dnia. Medytacja, wysypianie się, aktywność fizyczna oraz trening, odpowiednie odżywianie, odpowiednie metody relaksacyjne, wykorzystywanie mózgu właśnie do pracy czy do jakichś tam nowych umiejętności, co wpływa na zdrowie i strukturę mózgu, przez co właśnie te wszystkie rzeczy jak BDNF, NGF czy GDNF są napędzane, nasz mózg się rozwija i na dłuższą metę coraz łatwiej jest nam się uczyć nowych rzeczy, coraz łatwiej jest nam się rozwijać. No i oczywiście też chronimy nasz mózg przed różnymi uszkodzeniami i toksynami. Tyle w tym filmie, widzimy się jak zwykle za tydzień w niedzielę.